Halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Gamer, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z The Foresta. Tak, dawno odcinka z The Foresta też nie było. To jest takie, że nie chciałem się, szczerze mówiąc, go tak bardzo nagrywać, ale grałem w niego. Nie chciałem się nagrywać, ale grałem w niego dosyć dużo. Na samym wstępie też chciałbym podziękować mojej koleżance Oliwii za to, że pomogła mi znaleźć tą katanę, dlatego że znalezienie tej katany najpierw bez pomocy Oliwii zajęło mi 3 albo 4 godziny, jakoś tak. Po czym znalezienie katany już z pomocą zajęło mi 3 godziny. Co razem zajęło, całe szukanie zajęło 7 godzin, mniej więcej. Wywnioskowałem to z, jak patrzyłem na godziny na Steamie, ile mam godzin w tą grę, to tak wywnioskowałem, ile godzin to zajęło. No i chcę mojej koleżance właśnie podziękować za to, że mi pomogła znaleźć tą katanę. No i tak, zbudowałem się tutaj. To moja fortyfikacja na razie wygląda tak. Chcę was właśnie po niej oprowadzić. Tutaj są takie dwa mosty, tam się wchodzi do niej. O, tylko że tutaj jest jakiś dziwny bug z liną. O, wszedł za pierwszym razem, za każdym razem to on schodzi w dół. Czyli tutaj się właśnie też te drzwi bugują. Tutaj mam ten swój domek. O, jakie fajne dźwięki dodali ty. Czekajcie. Muszę sobie je przyciszyć, dlatego że nagle leci mi trochę za głośno. Graja nie chce siedzieć, dlatego że ja mam jest późny wieczór, a ja nie chcę nikogo zbudzić. Teraz się drzwi dziwnie zablokowały, poczekajcie. O! Teraz tu. No. Tam są dwie lampki, jedna tu w końcu, druga tu w tamtym w środku. Następna rzecz, to tutaj jest taka suszarka, tutaj jest ognisko i tutaj jest domek taki, wiecie, początkowy. Teraz chcę was zaprowadzić po tym dziadostwie całym, w tych moich fortyfikacjach. Myślę jeszcze zrobić jakieś ekspansje w tamtą stronę. To może jeszcze tam, jakieś inne kolejne wejście na górę. Fajny dźwięk dodali chodzenia potem, chyba że był, ale nie wiem, mi się wydaje, że nie było. No i tak, tutaj jest to całe dziadostwo, najbardziej mnie to wkurza, że jak te drzewa odrosną i to mi pierdyknie tu na dół, to ja nie będę bardzo zadowolony. Chciałbym tutaj jakieś coś wybudować, ale się boję tu wybudować, dlatego że jak mi to zaraz pierdyknie, to i no roz, tak? Dlatego też boję się tu cokolwiek obudowywać, dlatego że będę się tam drzewo poleci mi na ten płot. I Marcinek nie będzie wesoły, wiecie? Marcinek bardzo, bardzo smutny. No i wtedy moja reakcja będzie taka. Pytło. No i chuj, no i cześć. No, tak. Ale się tego przestraszyłem, człowieku. Czekajcie, ja mam jakieś te tabletki na potencję. O. Dobra, i w dzisiejszym odcinku chcę zaplanować tutaj, bo dodać takie dziadostwo tutaj, o widzicie? Takie dziadostwo z kamykami już sobie tu zaprojektowałem trochę, teraz będę musiał patyki, ale takie coś jest w ogóle nieopłacalne i ja będę chciał zrobić, zobaczcie, czekajcie. O, właśnie podoba mi się bardzo ta animacja. Wiem, że już dosyć dawno ją dodali i ona jest od dawna, ale nagrywam tutaj i teraz ja musiałem o tym powiedzieć, jak mi się podoba. Czekajcie, tutaj są jakieś pułapki, ale nie. To będę musiał przetestować. Czekajcie. O! Takie dziadostwo chciałem stawiać. Byśmy dzisiaj może zaprojektowali te dziadostwa i może zaczęli coś tam budować, a w następnym odcinku byśmy już się wzięli na poważnie już. Czekajcie.
Pod tym jest, tak, pod tym jest książeczka. Książeczka chwały. Okej. Okay. Zaraz będę musiał skoczyć coś zjeść. Tylko z tego, jak się nazywa. Lizarda, bo będę mógł sobie tego... Kurde, cały czas zapominam, żeby sobie tego klikać. Będę musiał sobie lizardę usmażyć. Jelonek za mną jest. Mam nadzieję, że to jelonek, a nie kanibal. Wtedy ja nie będę bardzo zadowolony, jak mnie w dupę upieprzy. Dobra. Myślę, że takie dziadostwa na razie wystarczą. Jeszcze potem może ogrodzimy to jeszcze drugą warstwą, jakąś większą. Wiem, że ja taki przymulony jestem, ale dlatego, że jestem zmęczony po całym dniu. No miałem dość ciężki dzień, a jest już późny wieczór, więc... No kurde, zapominam klikać B, tylko muszę wchodzić do pieprzoneku. Nikomu na nic nie potrzebne. Dobra. Wtedy dom drzwi. No patrzcie, panie mnie i panowie. Książka. W takich trudniej dostępnych miejscach będę właśnie dawał te takie kamykowe kamyki. Lizard. Tutaj już sobie wcześniej zaprojektowałem, ale tak, to usunę. Nie chcę tego. Będę musiał zaraz iść po patyki, żeby dokończyć tamte wiodostwa. Dobra, to powiedzmy, żeby to tu zostało. Zobaczcie. Książeczka. Dobra, niech już będzie, kurde. Weź się, gamer, nauczy naciskać to B. Czekajcie. Lizarda sobie uwalę przy okazji. Najciężej jest, kurde, jelonki zarąbać. Chyba tylko tutaj udało mi się zarąbać dwa jelonki. To jelonek, prawda? Tak tu pianie jakiś. Kanibal, bo jest późny wieczór i ja nie chcę, żebyś piszczał. Ja nie chcę piszczeć. Jak kaczka jakaś. Czekajcie, tutaj postawię to dziadostwo z kamyczków. O! Zobaczcie. The fuck? O! Uwalę sobie tego też. Dobra, nieważne. Zjem sobie coś. I przy okazji sobie za jaja powieszę te lizardy. Nie, co powinno się to wierzyć? Czemu się nie da tego wywiesić? O, coś się dało przed chwilą. O, tak. I teraz mi się będą mielić guziki. Jak chcę wejść w akut, to będę naciskał to dziadostwo całe. Wszystko wisi. Najlepsze jest to, że te jelonki to takie zasrane ninja są. No przez ściany przechodzą i w ogóle takie iluminaty trochę. Jeszcze zrobię takie sprawdzenie, czy jakieś gówna mi nie idą. Chyba nie idzie nic. No taką cichą nadzieję. Jeżeli przyjdzie mi to coś zaraz, mi zaraz upieprzę w dupę, to
to aktualnie pół kamienicy się dowie, że ja gram w The Forest. Pół kamienicy albo kamienica i dwa bloki koło mnie. Bo jak wiecie, ja mieszkam w kamienicy, a koło mojej kamienicy są księża i dwa bloki są, tak? Czy jeszcze ewentualnie księża by mnie usłyszeli. Jak to ładnie mówię. Wtedy byłbym drugą najwulgaryczniejszą osobą na YouTube'a. Drugą albo nawet i pierwszą. Dobra, niech spada to w dół. Szkoda, że nie dodali tutaj czegoś takiego jak modyfikacja terenu jakiejś, co nie? Mogliby takie coś dodać, że na przykład bym mógł usuwać te drzewka, kopać dziury jakieś, czy inne gówno. Gdyby takie coś dodali, byłoby nawet nieźle, nie powiecie, że nie. O, tak. What the fuck is that? Okej. Powiedzmy, że to było zaplanowane. To drewno mnie to drewno? O! Kabum. Drzewo wzięło i se rąbło. Tu chyba nie ma jakiegoś innego wyjścia. Ale też nie wiem, jaka ta górka jest wysoka. Wielka, znaczy się. Pod względem wielkości takiej materialnej, że tak powiem. Że wielkości terenu, jak ona duża jest. Jeżeli nie jest duża, to raczej kanibale mi tu nie przyjdą i mogę być bezpieczny, mogę nie obudowywać się. Ale jak no, jest duża i nie mam wyeksplorowanego wszystkiego, to one mogą mi przyjść z każdej strony tak naprawdę. Czego też się obawiam. Dobra, drzewo się spadło. Nie, zaraz ja też zeskoczę, poczekajcie. Tylko z takiego bezpiecznego dosyć, ale mi noga zemca tej. Ni dupa. No będę musiał brać tabletki na potencję. To 9 jest potrzebne do jednego, to na pewno mam dużo tego drewna. Albo jednak nie wiecie. Myślę, że zrobię to jedno, jeszcze pół i będzie mi już drewna brakować to w sumie. Chyba, że jeszcze gdzieś dalej będzie leżało. Tutaj gdzieś mam tą pułapkę na króliki. Bo jej normalnie zarąbać to się ich nie da. Goniłem, goniłem i nie zabiłem. Ani jednego. Ty, królik będzie. Patrzcie, patrzcie. Żeby mi spierdzielił krzyczeć. A. Okej. Okay. I co, nie ma królika. No trudno. Będę musiał jakoś przerybieć królika. Ale nie, chyba. Nie, zabiłem chyba królika raz. Nie wiem. Już się zdychał. Czy
czasami naprawdę z niego jest taka pizda, z tego typa, że biegnie jakiś tam kilometr już i już ledwo chodzi. Weźmy sobie tabletki. Ma jeszcze dwie kapsułki tabletków. Poczekam, aż mu się zregeneruje to dziadowskie. To dziadowska energia, o, że tak powiem. Muszę jeszcze to zmontować, zrenderować, wrzucać na YouTube i mogę i spać. Tutaj są raz, dwa, trzy belki tylko. To jeszcze to drzewo możemy obalić. Tutaj widzę, że jeszcze są jakieś drzewka. Będziemy mogli się nimi zająć. Wtedy się je wytnie i będą wszyscy zadowoleni. Wiem, że to taki nudniejszy odcinek, bo nic nie robię, tylko kopię drewno, ale no... Takie odcinki też muszą być, prawda? Patrzcie, patrzcie, jak on się szybko męczy. Mogliby to przedłużyć jego poziom prędkości męczenia się, że tak powiem. On czasem naprawdę jest wkurzający. Przebiegniesz parę metrów i on już ledwo żyje. Dobra, jeżeli myślę, że to kupimy sobie te drzewa, jednak bo one nie są tu potrzebne, a teoretycznie mogą się też tu osiedlić, prawda? W tym miejscu mniej więcej tam. Wtedy bym miał bliżej do tej zadawki tam z wodą. I na przykład, no i tutaj jest prosty szatarek, tak? Do wszystkich. Dobra, jedno drzewo leży. Teraz drugie wywalimy i zobaczymy, czy będzie żyło. Klik, klik, klik. Właśnie znalazłem tą siekierkę tam w tej wiosce. Jak ja tutaj mam tą siekierkę, tą i katanę mam. Jeszcze jest jedna taka drewniana dziadowska siekierka, ale ją muszę po nią iść, muszę do cave'ów. Co się przekłada na to, że nie pójdę do cave'ów, chyba że poza odcinkiem. Bo żebyście chcieli mieć problem ze słuchem. Bo ja znając życie mi tak dar mordę, tak bym się bał, że to się w pale nie mieściło. Jestem pizda i się wszystkie oboje. Co nie znając życie, wszedłbym do cave'ów, już bym spierdalał. Bo ja ogólnie jestem taki, że boję się. Jak śmiesznie wyglądają te jak wyszą tak. Te lizardy. Czekajcie. Książka wiedzy. Się zastanawiam w ogóle, skąd ten typek wziął tą książkę. Czasami mam takie dziwne rozkminy na temat tej gry. Patyków i innego dziadostwa mi brakuje. Po tej innej dziadostwo. No patrzcie, o, właśnie takie bugi bywają. No to łatwo idzie zrobić. Iść spać na dół po prostu. O. I teraz wam pokażę, gdzie ja muszę biegać po wodę. Biorę sobie, włączam sprinta i tym sprintem zapierdzielam tam pod te drzewa, bo tam jest ta sadzawka taka fajna, wesoła. Sprint, widzicie? Już przebiegłem parę metrów, a ten już ledwo żyje. Co sapiesz? Może się zesraj jeszcze.
O. Woda, woda. Ty, jaki fajny dźwięk. Dobra, jeszcze łyczek czarnej wody. Widać, że przyzwyczajony do wódki. Sprintem, kurde, człowieku, leć, bo mi się tu YouTube'owi widzowie, kurde, męczą i nie żyją już prawie wszyscy, nie żyją, martwi są. Inne takie pierdole. Przepraszam bardzo, ale ja pierdolę takie parmazony czasami. Parmazony, ja jebę. No właśnie, to jest powód tego, że nie jestem niewyspany, jestem zmęczony i że nagrywam dla was na YouTube, bo obiecałem wam, że będzie dzisiaj film, to ma być film. Mówię dzisiaj dlatego, że jest pierwsza w nocy. A pierwsza w nocy przekłada się na to, że dzisiaj. Dzisiaj muszę ten film rzucić. Dobra. No co tak sapiesz, ty głupi ścierwie? Patrzcie, jakie to gówno jest. Jeszcze na pewno gdzieś było to drewno. Patrz, jaki mądry cwer, patrz, co on robi. Ty. Wejdziesz? Wskakuj. Wskakuj, nikt cię nie lubi. Ty głupi cwelu. Mądre te króliki się, kurde, zrobiły. Staram się przechyczyć pułapkę, ja nie chcę. Oj, to da, no. Aś mi dreszcze przeszło, ty zajebiste. Pajająk. Szkoda, że wygląda jakby nie był nieżywy i go ktoś na sznurku ciągnął. No, to wygląda. Czyżby jelonek z tego kamienia wyskoczył? Ciekawe, bardzo ciekawe, nawet rzekł. Dobra, muszę zapamiętać, że te drzewa tam się tak dziwnie rozłożyły, bo poleciały w dwie różne strony na skos, tak? Jedno się od drugiego odbiło, prawda? No. Je, złapał się chyba. I znowu przechyczył moją pułapkę, głupi śmieć. Króliki w tych okolicach są strasznie mądre, mówię wam. Stresowane. No patrzcie, już się zmęczył. Głupi cwel. Jest coś jeszcze. Teoretycznie mogłem tu wózkiem podjeżdżać. No ale co, się nie pomyślało. To coś zażarzyć zaraz. Jeszcze sobie siądę na ławce, żeby sobie odpocząć. Melicki się napije. O. Dobrze, że naprawili to, że z której strony podejdę. Z tej siadam, tak. Prawda? Przedtem siedziałem cały czas tyłem do ogniska i mnie to wkurzało. Ten bug. Dobra, on się już zreperował, że tak powiem. Ten się nożre. Dawno nie grałem w The Foresta i nawet nie wiecie, jak mi się nie chciało tego odcinka nagrywać. Tak szczerze mówiąc, teraz gram i nawet mnie wciągnął. Again. Nie, bo ja czasami mam takie akcje, że nie chcę mi się grać jakąś grę i naprawdę nie chcę się do niej zmuszać, ale czasami mnie naprawdę, na przykład tak jak teraz, tak mnie nachodzi naprawdę i mi się chce zagrać w tą grę, co nie? Mam ostatnie dwa drewienka.
Dobra, to ja myślę, że sobie tutaj walnę tego jakiegoś screenshota. O! No wbijaj na to. No patrz, jakie gówno. No wskakujesz tu kobieto, czy nie? Ale się przestraszyłem tej. Dobra. Myślę, że sobie walnę jakiegoś chwalebnego screena do miniaturki. Pamiętaj, i na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Przepraszam was, że taki odcinek trochę taki trochę niedojebany, ale mniejsza z tym. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wbijcie też na Facebooka, link macie w opisie. Na razie i siemanko.